no, dla nich mniej znacząca część ich egzystencji. Także raz w tygodniu szczotkowanie w zupełności wystarcza. Twój pies jest wyjątkowy pod pewnym względem. Tak, jest głuchy, no, od urodzenia. Słyszy niektóre dźwięki, których my nie słyszymy. A czy ciężko jest przygotować głuchego psa do takich sztuczek i łapania talerza? Nie, nie, to bardziej kwestia treningu. I to tak jak z normalnym psem, wystarczy od małego trenować i... To jest niesamowite, że hodujecie państwo głuchego psa. Co się z tym wiąże? To znaczy my go nie hodujemy, hodowla polega na tym, że się psy przekazuje potomstwu, on absolutnie potomstwa nie będzie miał ze względu właśnie na to, że jest głuchy, ale z drugiej strony w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy, że jest taki piesek i jest on głuchy, nie zdyskwalifikowaliśmy go, ponieważ nam się bardzo spodobał. Od samego początku właściciele potem robili badania, to znaczy właściciele hodowli, z której on pochodzi, robili badania słuchu, okazało się, że jest głuchy, chcieli nawet nam zaproponować w zastępstwie innego pieska, który jest słyszący, no ale... Zawzięliśmy się, zakochaliśmy się w nim akurat, on nam się spodobał i dlatego go wzięliśmy. Słyszałam, że walczy pani z dyskryminacją właśnie głuchych psów. Może walka to jest za dużo powiedziane, ale chcielibyśmy, żeby na naszym przykładzie, czyli tego jak Borys z Bandziochem występują, inni ludzie no, przestali używać na przykład eutanazji dla głuchych psów jako normy, że pies po badaniu słuchu okazuje się, że jest głuchy, a to w wielu rasach niestety występuje. No i w tym momencie no, dla nas jest to niepojęte, że pies, który nie ma wad takich, które przeszkadzają mu w życiu znacząco, bo tak naprawdę no, sama widzisz, że jest to pies dosyć kontaktowy, nie ma problemu z akceptacją otoczenia, także nie powinno być problemu takiego większego. Problemem jest, oczywiście, to jest podstawowy problem, kwestia odwoływania go. Możliwość przywołania na spacerze, kiedy on odbiegnie daleko, ale są w tej chwili takie drgające obroże i nie robi to żadnej krzywdy psu absolutnie. Natomiast można go nauczyć, że w momencie, kiedy mu się wyśle taki impuls do obroży, która otrzymuje sygnał i zaczyna wibrować, to w tym momencie on przychodzi, także to jest wszystko kwestia szkolenia. Czyli poza tym, że nie słyszy, jest to tak naprawdę w pełni sprawny pies, z którego możemy mieć tyle samo radości, co z każdego innego, prawda? Przede wszystkim on może mieć dużo radości z życia. Gdzie widzowie mogą szukać informacji na temat tej rasy? www.ketyldog.pl. Absolutnie nie jest to nasze forum, ale polecamy jak najbardziej. Jest olbrzymia ilość wiedzy. Za tydzień jest Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Bardzo ważna data w kalendarzu. Z tej okazji przygotowujemy dla Was odcinek specjalny Zwierzakowa. Bądźcie z nami za tydzień. No i pamiętajcie o powtórkach naszego programu, gdybyście coś na przykład przeoczyli. Do zobaczenia. Thank you.